Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister zdrowia Konstanty Radziwił. Na dobry. początek poproszę o wyjaśnienie, czy zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych zablokują możliwość refundacji przez samorządy lokalnych pro programów in vitro. Ja mam wrażenie, że ci, nie, nie mówię o pani redaktor, ale ci, którzy widzą taki, e, ta, taką perspektywę, to są trochę za bardzo skoncentrowani, żeby nie powiedzieć, że mają jakiś, e, jakąś manię na punkcie in vitro. Bo... No tak powiedział wczoraj Tomasz Lato, wiceprzewodniczący Komisji nie, Zdrowia, no tak, któremu, ale, którego zapytał o to Ale nie był pewien, nie zupełnie racji. Nie, nie, pani redaktor. E, Odsyłał do pana właśnie. Tak, no więc wyjaśniam. E, regulacja, którą przygotowaliśmy, ma zapobiec przede wszystkim temu, żeby programy polityki zdrowotnej, które powstają w różnych miejscach, ale także w jednostkach samorządu terytorialnego, na przykład w gminach, żeby one po prostu były rzeczywistym wsparciem publicznego systemu służby zdrowia, a nie wydawaniem pieniędzy na rzeczy bezsensowne. Niestety a mamy in vitro taką... nie jest rzeczą bezsensowną. Pani redaktor, programy polityki zdrowotnej, jeżeli redukujemy do programów in vitro, to, to jest po prostu nieporozumienie. To są programy dotyczące szczepień, Badania, postaw, postawy dzieci, skrzywienia kręgosłupa, nadwagi, spożywania. Ja rozumiem, odpowiedniej... ale nikt nie mówi o no, redukcji, ale... tylko pyta, czy wśród tych, które będą pod lupą komisji, która będzie musiała wydać zgodę. Nie komisji, tylko agencji oceny technologii medycznych. No to po prostu, po prostu agencja oceny technologii medycznych dba o to, żeby wszystko, to co robimy w systemie służby zdrowia, miało po prostu uzasadnienie naukowe, medyczne, żebyśmy nie wydawali pieniędzy bez sensu. I dotyczy to ale też dbała, tylko jej opinia nie była wiążona. No, no właśnie, no, na tym polegał problem, że bardzo często było tak. No, bardzo często zdarzało się i to wcale nierzadko, że przygotowany przez na przykład gminę program polityki zdrowotnej, program zdrowotny był negatywnie oceniony przez agencję, a mimo to realizowany. I po prostu chcemy od tego odejść, no bo to są nasze wspólne pieniądze Ale i nie warto ich wydawać. Ale to były oceniane pozytywne. Akurat, no te, akurat te, te programy rzeczywiście taką ta z tego co wiem, to taką pozytywną opinię mają, więc w ogóle nie ma problemu. I one, dlatego że mają już tę opinię, to nie muszą być ponownie badane? No oczywiście, że nie. Czyli nie ma problemu. Moim zdaniem nie. Ale pana zdaniem, czy no i... jest pan pewien? Pani redaktor, żadne prawo nie działa wstecz, więc my mówimy w tej chwili o projekcie ustawy, która dopiero ma wejść w życie, i od czasu, kiedy będzie obowiązywała, każdy program, który ktoś chce realizować za publiczne pieniądze, musi uzyskać pozytywną opinię. Myślę, a jeśli że to będzie kontynuacja i już była pozytywna opinia? nikt nie. Jeszcze raz mówię o tym, że to prawo działa do przodu, a nie wstecz. Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że nie warto wydawać pieniędzy na głupstwa, a niestety to się zdarza i po prostu to zmieniamy. A są szanse na przywrócenie ogólnopolskiego programu in vitro? Nie. Dlaczego? Nie widzę takiej potrzeby. Yy, ale jeśli robią to samorządy, to jest w porządku. I one widzą Jeśli tak robią możliwe. to samorządy, to jest to kwestią ich decyzji. Ja z tym nie mam nic wspólnego. Inna sprawa, w której medycyna bardzo mocno spłata się z kwestiami etycznymi, czy też religią, jest dopuszczalność aborcji. Komitet Ratujmy Kobiety przygotował projekt ustawy liberalizującej warunki dopuszczalności aborcji. Ma ponad 100 tysięcy podpisów. Podpisy pod swoim projektem zbiera przy wsparciu zresztą wielu biskupów. Komitet zatrzymaj aborcję. Rząd, jeśli dojdzie do procedowania... Znaczy biskupi, rozumiem, nie wspierają liberalizacji Nie, nie, aborcji, powiedziałam... Tak jakoś... Nie, zatrzymaj aborcję. A, zatrzymy, to to tak, zatrzymaj. Nie, powiedziała pani najpierw o tym zbieraniu podpisy? podpisów nie, pod, pod liberalizacją. Nie, nie, podpisy pod swoim projektem zbiera tak, przy tak. wsparciu tak, tak. wielu biskupów w Komitet zatrzymaj aborcję. Jakie jest pana zdanie? Czy powinny nastąpić zmiany? W prawodawstwie dotyczącym aborcji. Bo rząd będzie, będzie opiniował, jeśli dojdzie do procedowania tych ustaw, więc potrzeba będzie też opinia rządu. Pani redaktor, nie jest żadną tajemnicą, że rząd, którego jestem członkiem, z niepokojem patrzy na możliwość pozbawiania życia dzieci nienarodzonych i to jest tylko kwestia, powiedziałbym, podejścia do tego, w jaki sposób z tym zjawiskiem walczyć i jak je ograniczać. Bo to, że to jest złe, dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości. Każde dziecko ma prawo do życia, także to, które jest nienarodzone, to jest jeden z nas. Bo pani i ja byliśmy nienarodzonymi dziećmi, i nasi rodzice pozwolili nam się urodzić, i żyjemy. Oby tak było w stosunku do każdego dziecka. Na, pewno, na pewno największe wątpliwości są w stosunku do możliwości pozbawiania życia dzieci, dlatego że są chore. A to jest jedna z tych przesłanek, a, a nawet nie dlatego, że są chore, tylko dlatego, że podejrzewamy, że są chore, bo nigdy nie, jest, nie, nie ma tam stuprocentowej pewności. I myślę, że na ten temat trzeba rozmawiać. Faktem jest, że mogą być różnego rodzaju podejścia do tej sprawy, i rząd zdecydował się przede wszystkim na realizację zachęt i wsparcia dla tych, którzy są w tak zwanej trudnej ciąży. Czyli tam, gdzie e, dziecko jest prawie na pewno tak chore, że albo umrze zaraz po urodzeniu, albo będzie bardzo chore po urodzeniu. Tak, to I jest program pro... za życie. To czy jest on będzie rozszerzany? No, bo realizujemy roz... go, tak, zdecydowanie tak. I będzie to nie rozszerzany, jest to ustawa, tak? to jest także program. I y, to są także pieniądze, które idą w Narodowym Funduszu Zdrowia na to. I y, y, to jest, można powiedzieć, oferta. Być może jest to dopiero pierwszy krok. Na pewno wymaga dalszych Ale kroków. Ja, ja pytam, czy rząd poprze, poprze zmiany tak, żeby e, aborcja ze względów eugenicznych, jak to się mówi, była zakazana. Jak rząd również. poprze, to się pani o tym dowie. Na razie ten, pro, ten projekt nie jest jeszcze Czy opiniowany przez pana... rząd. Osobiście uważam, że to jest dobry projekt. Czyli pan by poparł, gdyby pan tak, był e, tak. w czasie rządu? Tak, pytania, uważam, że w to nie, nie jest. Uważam, że każde dziecko, nawet bardzo chore, ma prawo do życia. Panie ministrze. 2 października ma się rozpocząć protest głodowy części lekarzy rezydentów, oni mają głodować w imieniu swoich kolegów także. Czy oni mają rację protestując, bo chodzi im o oczywiście zarobki, ale także o warunki pracy takie, żeby nie musieli, nie musieli gonić za tymi zarobkami, żeby mogli spokojnie pracować, nie przemęczać się ponad miarę. Myślę, że na pytanie, czy mają rację, czy nie mają racji, to może ja nie, nie chciałbym odpowiadać, bo tu nie, nie chodzi o taką, takie podsumowanie zero-jedynkowe, ale oczywiście problemów, które są, stoją przed młodymi lekarzami, jest bardzo dużo i bardzo intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem wielu z nich, w tym także we współpracy z tym środowiskiem młodych lekarzy. Na przykład jesteśmy w przededniu. Yy, kończenia prac nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w części dotyczącej kształcenia specjalizacyjnego przede wszystkim. I można powiedzieć, że wychodzimy w, tej, w tym projekcie naprzeciw większości postulatów zgłaszanych przez to środowisko. Na przykład, no, można powiedzieć tak ogólnie, stworzenia bardziej przyjaznego dla młodych lekarzy systemu specjalizowania się, który dzisiaj mo, moim zdaniem jest jednym z głównych problemów tego środowiska młodych lekarzy. Tak, żeby, żeby było mniej wątpliwości, w jaki sposób, żeby był lepszy dostęp do zdobywania, do rozpoczęcia zdobywa, zdobywania specjalizacji, a także, żeby sam system zdobywania specjalizacji był bardziej przyjazny. I ja myślę, że tutaj właściwie, mimo że stan faktyczny, jaki mamy w tej chwili, jest niezadowalający. Ja to potwierdzam, tutaj zdecydowanie oni mają rację. To razem pracujemy nad tym, żeby to się zmieniło w kierunku, który, którego oczekują. Druga grupa ich postulatów, czy właściwie jeden, jeden postulat, no to są postulaty dotyczące wynagrodzeń i tutaj miałem ja powiedział trzeba mieć świadomość, że pieniądze, które płaci państwo na tak zwane rezydentury, czyli czyli wynagrodzenie dla lekarzy, którzy jednocześnie pracują jako młodzi ludzie i Uczą się specjalizacji, zdobywają specjalizację. To jest taki specyficzny mechanizm. Mamy, prawda, w służbie zdrowia nie płacimy innym pracownikom bezpośrednio z budżetu państwa, a tym młodym lekarzom płacimy. I trzeba powiedzieć wprost: to jest mechanizm, który nie tyle służy do utrzymywania młodych lekarzy, bo oni mogliby być zatrudnieni przez szpitale na przykład, prawda, i tam, i tam dostawać pieniądze. Ale nie. My chcemy ich wynagradzać, ale w określonym celu. Tym celem jest prowadzenie polityki polityki państwa w zakresie tego, jakich specjalistów potrzebujemy, w jakich specjalnościach powinniśmy kształcić więcej, w jakich trochę mniej. I wydaje się, że dotychczas ten mechanizm zupełnie nie był, nie był wykorzystywany przez państwo. Panie, I w związku z Panie tym oczekiwania młodych lekarzy naramy. są też takie, że po prostu więcej pieniędzy. Plan, no właśnie, który dzisiaj, dzisiaj nie z nimi się spotykam. Dzisiaj z nimi o, się właśnie. spotykam i moja oferta będzie bardzo, bardzo wyraźna. Decyzją rządu sprzed dwóch dni mam zdecydowanie więcej środków na można powiedzieć, podwyżki dla rezydentów w przyszłym roku, ale będą to środki dedykowane tylko niektórym specjalnościom. Bardzo mocno to podkreślam. To znaczy, my będziemy przy okazji e, rozmowy na temat tego, ile powinien ale rezydent od czego zarabiać. to zależy. Czy to i, Dlatego, że lista, wiemy, to że jest... w internie chirurgii, pediatrii, psychiatrii, medycynie rodzinnej, medycynie ratunkowej, e, Jedną, jedną specjalność mówiłem. O... Potrzebujemy więcej A, specjalistów. Ageriacje? Zdecydowanie nie. To są te sześć specjalności. To są te najważniejsze, w których potrzebujemy rzeczywiście bardzo dużo y, młodych lekarzy, którzy by weszli na tę Czyli ścieżkę. To będzie coś w rodzaju zachęty. To będzie coś w rodzaju zachęty. Znaczy, ja bym powiedział, będzie to silna zachęta. Panie ministrze, co dla takiego przeciętnego pacjenta, który nie jest w tej chwili bardzo chory, tylko od czasu do czasu musi skorzystać z porady lekarskiej, wynika, ze zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, które w tej chwili ma wynikać, e, e, ma są wynikać, procedowane, e, tak? To, bo to było pierwsze e, czytanie e, wczoraj. tak? Wczoraj było to jest ogólnie wzmocnienie, można powiedzieć roli podstawowej opieki zdrowotnej, bo wzorem tych państw wielu państw, które zostały, które, w których służba zdrowia działa lepiej wzorem różnych zachęt i stanowisk światowej organizacji Zdrowia, to właśnie podstawowa opieka zdrowotna powinna być miejscem, gdzie najwięcej się dzieje. Jeśli chodzi właśnie o takiego chorego czy takiego obywatela, o którym pani mówi, czyli takiego, który nie jest bardzo chory, chociaż czasem nie jest chory, może przewlekle, ale nie nie on właśnie może być też przewlekle chory, bo ci Ci, Ale ja pytam są... o tych, dlatego że ci nie mają tak często y, związku styczności z lekarzem Wie i mogą pani, nie wiedzieć coś czeka. E, pani redaktor, tu sytuacja jest taka. Proszę zwrócić uwagę, że mamy w Polsce 10 milionów osób chorych na nadciśnienie tętnicze. 3 miliony osób chorych na cukrzycę. Więc my nie mówimy o jakimś marginesie tych, którzy są chorzy przewlekle, bo chorzy przewlekle to są, to są ludzie, którzy żyją między nami. Oni nie leżą w szpitalu. Ale dzisiaj większość z nich. Stara się dostać do lekarza specjalisty. I to jest właściwie nieporozumienie. Oni powinni być pod opieką właśnie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bo jeśli pani się od czasu do czasu przeziębi, czy ma jakiś inny tego typu problem incydentalny, to oczywiście zmierza pani do lekarza w podstawowej opieki ro... zdrowotnej, do lekarza rodzinnego. To jest, to jest jasne i każdy to robi. Mamy mało Natomiast... czasu, a ja chciałam zapytać o sieć w szpitali, w szpitali bo to przed nami od 1 października Wszędzie słyszałam. Wszystko idzie dobrze. Ministra Henryka Kowalczyka, że jeszcze jest do zrobienia sprawy, są do zrobienia sprawy organizacyjne Organizacyjne związane z finansowaniem. I to mnie troszkę zastanowiło, o co chodzi. No, trudno mi komentować jakieś zdanie wyjęte z kontekstu, ale, ale wszystko idzie dobrze. Finansowanie jest zapewnione. Przed nami organizacja finansowania powiedział minister Henryk Kowalczyk. Nie, nie, Ale to chyba nie, 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 nie chodzi o sieć szpitali, Właśnie tylko sieć. w ogóle finansowanie służby zdrowia, które rzeczywiście no można powiedzieć, w tym roku bardzo no, wzmocni, wzmocnił rząd no, prawie trzema miliardami złotych, które w sposób taki, można powiedzieć, nadzwyczajny idą, między innymi po to, żeby skrócić kolejki, które są z morą e, Polskiej Służby Zdrowia, ale jeżeli chodzi o funkcjonowanie sieci, to ja mam tylko dobre wiadomości dla pacjentów, zarówno tych, którzy trafią do szpitalnej e, Izby Przyjęć, czy sor e, dla tych, którzy będą leczeni w szpitalu, jak i tych, I którzy wychodzą do musimy... domu i będą pod opieką szpitala, czy ambulatorium szpi, przyszpitalnego, również po wypisaniu do domu. To bardzo dobre ja wiadomości sobie... dla Dobrą wiadomość, czy są szanse na finansowanie, na refundowanie szczepień przeciwko grypie? E z całą pewnością przede wszystkim namawiam do tego, żeby szczepić się przeciw grypie. Jest bardzo wiele osób, ja osobiście jestem już zaszczepiony. Tak, ja wiem, ale dlatego, e, dlatego bardzo że... Dużo, bardzo, bardzo dużo ludzi, starszych szczególnie, ma szansę zaszczepić się właśnie w programach samorządowych szczepień bezpłatnych dla starszych osób. Niewiele osób z tego korzysta, więc na pewno będziemy zmierzać w tym kierunku. Rozważamy również to, żeby refundować to w niektórych grupach, na przykład u starszych osób. Dziękuję bardzo, minister Zdrowia, Konstanty była tem do usłyszenia. Dziękuję bardzo.